Eseistyka to jest forma bardzo trudna do zdefiniowania, za to chyba zupełnie niezbędna nam do życia. Bo może to jest coś więcej, nie tylko gatunek literacki, może to jest raczej pewna postawa wobec świata. Esej, czyli próba. Esej, czyli przymiarka. Esej wzbrania się przed jednoznacznymi twierdzeniami, ucieka od definitywnych rozstrzygnięć. Próbuje wciąż nowych podchodów, przybliża się i oddala. Nigdy nie zadowala się jednym punktem widzenia, ani też nie rości pretensji do wyłącznej słuszności. Potrafi wyrwać się z kolejnych powszednich konieczności i zawiesić ustalone hierarchie rzeczy. Dzięki temu umie zauważyć, a także pokazać innym coś, na co inaczej może nigdy nie zwrócilibyśmy uwagi. Dzięki komuś, kto w ten sposób podchodzi do świata, możemy się przekonać, jaki ciekawy jest świat, zanim jeszcze zaczniemy go systematycznie interpretować, osądzać albo zmieniać i tylko mu się przyglądamy. Nagrodę w dziedzinie eseistyki przyznaliśmy książce, która przypomniała nam, jaką siłę i jaką piękną wymowę ma sama obecność świata. Przyznaliśmy Krzysztofowi Środzie za książkę Projekt handlu kabardyńskimi końmi. Proszę Państwa, bardzo mi miło. Chciałbym podziękować przede wszystkim miastu Gdynia, czyli jego mieszkańcom za nagrodę, ale nie tylko za nagrodę, ale również za dwukrotne zaproszenie nad morze, ponieważ kiedy przyjechałem tu 2 tygodnie temu na debatę literacką i znalazłem się nad morzem w Gdyni Orłowie, stwierdziłem, że się znalazłem w miejscu, którego nie znam, ale które jest bardzo piękne. Natomiast następnego dnia, jak poszedłem sobie na spacer do Sopotu i mniej więcej w połowie drogi się obejrzałem, to stwierdziłem, że ten spacer zaczął się w miejscu, które owszem znam, ale znam je z dzieciństwa, bo kiedy przyjeżdżałem nad morze, to właśnie miejsce, ta wysoka skarpa, widać z Sopotu jako ten taki absolutnie niedostępny dla małego chłopca koniec plaży. I właśnie chciałem podziękować za takie odkrycie, które w tym wieku już się zdarza rzadko, właśnie za takie obejrzenie się za siebie i zobaczenia czegoś, co było znane i nieznane zarazem. Także dziękuję Gdyni.